będzie chciał, przejdzie się pod kopiec czy na kopiec, a trzecia to jest taka towarzysko-bankietowa. Iwonie Fischer, która nam przybliży historię budowy i odbudowy polskiej mogiły. Mogił, bo to jest ta druga nazwa kopca Józefa Piłsudskiego. Mamy też pana Andrzeja Żmudzkiego w mundurze marszałkowskim, także jest też marszałek symboliczny z nami obecny. Bardzo proszę, kto może jeszcze gdzieś usiąść? Kto może jeszcze usiąść? To, to się działo 80 lat temu, bo to jest dla nas tutaj najważniejsze. Ja też chciałam Państwu pokazać takie zdjęcie, które mam nadzieję dzisiaj zrobimy w miarę podobne, żeby można było tą historię kopca pisać dalej. Chciałam Państwu przede wszystkim pokazać trochę zdjęć, trochę takich pamiątek, które pozostały po kopcu, które no dzisiaj na podstawie tych właśnie pamiątek możemy powiedzieć, jak to wszystko się działo, jak to było sypane, skąd się wzięły pomysły, jakie były plany na kopiec, jakie były plany potem, jeżeli chodzi o otoczenie kopca, czyli taka historia kopca Józefa Piłsudskiego w pigułce, tak żeby przypomnieć, bo myślę, że w tym gronie akurat Państwo świetnie znają historię kopca, bo tutaj z reguły spotykają się te osoby, którym ta historia jest bliska i dla których ta historia jest ważna, więc to tylko taka drobna powtórka. Ja postaram się szybciutko Państwa w ten temat wprowadzić. Pierwsza rzecz, proszę pamiętać o tym, że kopce w naszym krajobrazie, w krajobrazie Polski, to jest nie jest rzecz nowa. Od czasów najdawniejszych mamy tutaj w Krakowie przecież chociażby kopce, mamy, te kopce buduje się cały czas, to nie jest też zamknięta sprawa, więc tych kopców mamy, proszę Państwa, ponad 250, dostawiamy następne, co jeszcze ciekawe, także sypiemy je poza Polską, więc też tą naszą tradycję przenosimy także na inne ziemie. No i proszę Państwa, już w 1934 roku, kiedy myślano o tym, żeby postawić kopiec, zaczęto zastanawiać się, jak uczcić Józefa Piłsudskiego. Ja tutaj od razu też wspomnę to, że nieprawidłową jest ta nazwa Kopiec Niepodległości, a od samego początku był sypany kopiec Józefa Piłsudskiego, pomimo tego, że Józef Piłsudski żył, że raczej tradycją było sypanie kopców osobom już nieżyjącym, a tutaj był taki ewenement i to od początku nam się pojawia ta nazwa kopiec Józefa Piłsudskiego. Proszę popatrzeć, jak był powołany komitet, to też jest komitet budowy kopca Józefa Piłsudskiego. Nie było tej niepodległości na początku, ona była gdzieś z tyłu w dorobku Piłsudskiego, natomiast zawsze to był oczywiście kopiec Józefa Piłsudskiego. Jak Państwo widzą, tutaj na zupełnie pustej polanie spotykają się osoby i deliberują, jak ten kopiec i gdzie ten kopiec usypać, aby uczcić osobę Józefa Piłsudskiego. No i to, co nam się zachowało tutaj, proszę Państwa, to właśnie fotografie tego miejsca, gdzie stoi kopiec, gdzie jeszcze tego kopca nie ma. To bardzo ciekawa fotografia. I już na tej drugiej, po lewej stronie, miejsce, gdzie właśnie ma być sypany kopiec. No i proszę Państwa, oczywiście zastanawiano się nad planami, jak ten kopiec powinien wyglądać. Ja tutaj Państwu chciałam przypomnieć, że ten pierwszy pomysł na usypanie kopca był troszeczkę inny niż te kopce, które my znamy, takie właśnie okrągłe w podstawie. Proszę popatrzeć, pierwszy plan, który był przedstawiony przez Adolfa Szyszko-Bohusza, był kwadratowy w swojej podstawie i ja tutaj na dole, na tym małym zdjęciu Państwu pokazałam piramidę w Sakkarze w Egipcie, bo gdyby te plany były zrealizowane, to ten kopiec tak by właśnie wyglądał. Tak by właśnie wyglądał, nie tak jak go dzisiaj znamy. Te plany, taka piramida schodkowa, tak? Dokładnie tak. Tak jak to właśnie wygląda. No ale proszę Państwa, jednak kto inny, bo Franciszek Mączyński został poproszony o wykonanie
następnych planów i te plany zostały zrealizowane. Tutaj Państwo mają fotografie rysunków Franciszka Mączyńskiego pokazujących, jak ten kopiec powinien wyglądać. No i proszę Państwa, 6 sierpnia, 34 rok. Pogoda nie dopisała, jak widać na zdjęciach. Postanowiono, to był w ogóle tak ciężki rok, bo ich kadrówkę nam odwołano, tak? Bo przecież była powódź w 1934 roku. Nawet się zastanawiano chwilę, czy ta uroczystość, zarówno zjazd legionistów, który wtedy miał miejsce, i położenie kamienia węgielnego, czy nie przesunąć, no bo te kwestie powodziowe tutaj były zdecydowanie bardziej ważne, ale jednak zdecydowano, że będzie ta uroczystość położenia kamienia węgielnego pod budowę kopca Józefa Piłsudskiego, żeby cała Polska dowiedziała się o tym, że kopiec się sypie. Było ponad 200 gołębi pocztowych, tak? I każdy z tych gołębi pocztowych miał zanieść wiadomość o sypaniu kopca, i tą wiadomość tutaj Państwo mają. To jest wiadomość oczywiście od prezydenta stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Mieczysława Kaplickiego, który właśnie tę wiadomość w Polskę gołębiami pocztowymi puścił, że tutaj pod Krakowem budujemy kopiec Józefa Piłsudskiego. I macie oczywiście Państwo także fotografię z samej uroczystości sypania kopca. No i oczywiście cały czas też powstawały plany, makiety, modele. Zastanawiano się, jak to będzie wyglądać. Te pierwsze modele w formie kart pocztowych też tutaj możemy oglądać. Myślano nie tylko o usypaniu kopca, ale w późniejszym drugim etapie o tym, żeby jeszcze urządzenie wokół kopca też nawiązywało do tej wielkiej historii, żeby tutaj było to mauzoleum z urnami, żeby były jakieś takie quasi muzeum. Tutaj pomysły były różne. Szkoda niestety, że nie udało się ich zrealizować. Wszystko przed nami. Wszystko przed nami, tak jest, bardzo słusznie. No i proszę Państwa, dwie najważniejsze osoby, które tutaj nam się pojawiają na tym pierwszym etapie, to ze strony wojska kapitan Stanisław Koźmiński, ze strony cywilnej inżynier Edward Malinowski. To byli ci technicy, którzy się zajęli kwestiami budowy, no bo ten kopiec cały czas myślimy o tych taczkach, tak, ale jakiś umysł, jakaś burza ważnych myśli musiała też się odbywać, żeby to wszystko nam się potem nie zawaliło w trakcie tej pracy. W związku z tym ci panowie byli tutaj na czele i oni pilnowali, żeby te roboty szły tak, jak trzeba. No i proszę Państwa, w gazetach, w prasie możemy przeczytać, że właściwie nie było żadnych takich pomysłów, żeby to był społeczny ruch, żeby to były taczki, żeby tak wydawało się, że to już nie ten czas. Odwoływano się do tego, jak sypano kopiec Kościuszki, że tam z taczkami pojedyncze osoby. Tutaj mówiono, nie, tu już mamy technikę, tu już będziemy sypać ten kopiec w profesjonalny sposób. No oczywiście, proszę Państwa, to też się nie sprawdziło, bo okazało się tak duże zainteresowanie osób chcących uczestniczyć w tym wydarzeniu, że właśnie nie ekipy budowlane kojarzymy, tylko kojarzymy ludzi z taczkami, prawda? Więc tak dalece to się nie sprawdziło. Ale ja chciałam Państwu pokazać, że tutaj przy budowie kopca to nie tylko były taczki, ale były także ekipy robotników wykwalifikowanych, był ciężki sprzęt, no i trzeba powiedzieć, że to był po prostu plac budowy. To był ogromny plac budowy, gdzie przenoszono ogromne ilości ziemi, gdzie pracował ciężki sprzęt. I tutaj no, nawet się nam zdarzały jakieś wypadki na tym placu budowy, no bo zwykle plac budowy odgradzamy i nie wpuszczamy tam zupełnie osób z tą budową niezwiązanych, a tutaj wpuszczaliśmy tysiące osób z taczkami, tak? No więc były i takie momenty, w których były jakieś drobne wypadki. Proszę popatrzeć, ciężki sprzęt pracował jak najbardziej, były położone specjalne szyny, były ściągnięte maszyny, to tak wyglądało nie tylko taczkami, tak? Żeby tak troszkę odczarować ten,
ten obraz, który Państwo znają. No ale proszę Państwa, oczywiście taczki także były, no i tymi taczkami to już kto mógł, to na ten kopiec oczywiście wyciągał tą ziemię. Te taczki też były w różnych rozmiarach. Trzeba pamiętać, że taczki mamy od mikroskopijnych i to były pamiątki po sypaniu kopca. Takie pamiątki z pewnością Państwo niektórzy nawet mają w swoich zbiorach. Takie maleńkie, mikroskopijne, które się mieszczą w pudełku od zapałek, po taczki, które ciągnęły dzieci malutkie, po taczki damskie i oczywiście taczki męskie, które już były takie, jak tutaj Państwo widzą na fotografii. Oczywiście żadne dziecko ani kobieta takich taczek by do góry nie wwiozła, więc to wszystko było dopasowane do sił. No i proszę Państwa, tak jak powiedziałam, nad tym wszystkim czuwały osoby, które się znały na tych kwestiach budowlanych. To wszystko było odpowiednio utwardzane, odpowiednio zabezpieczane. Tutaj Państwo mają takie zabezpieczenia na fotografii też pokazane. Tu już jesteśmy mniej więcej w połowie budowy kopca na tym zdjęciu. Mniej więcej w połowie, chociaż do końca 2/3 wysokości, ale największa ilość ziemi oczywiście jest tutaj na podstawie, więc to tutaj prasa nam pisała, że tu już jesteśmy właśnie w połowie, tak? Tutaj przy tej fotografii. I dalej. No i proszę Państwa, wszyscy nam sypali kopiec. Od wojskowych, którzy swojego marszałka wielkiej czci mieli, więc tych jednostek wojskowych, które tutaj przybywały, oczywiście było bardzo dużo, ale proszę Państwa, także przychodziła i generalicja, i przychodziła, proszę Państwa, przychodziły dzieci. Tutaj mamy takie piękne, urocze zdjęcia, jak to wyglądało, jak to dzieci tutaj już nawet nie staczkami, a własnym wózkiem czy koszem wiklinowym tą ziemię wynosiły na kopiec. No, działaj. Co za jakiś oporna dzisiaj materia w postaci komputera. Tutaj mamy siłę żeńską, też proszę Państwa, proszę popatrzeć. Część tych zdjęć, wiedząc, taczki damskie były mniejsze, część zdjęć jest tylko i wyłącznie zdjęciami takimi pamiątkowymi. Tutaj ta pani, która pięknie pozuje na zdjęciu, to absolutnie tymi męskimi taczkami nie wywoziła ziemi, tylko po prostu pozowała do zdjęcia, tak? Pewnie wywiozła, ale zupełnie innymi. No i całe rodziny oczywiście, dlatego między innymi bardzo dużo zdjęć mamy zachowanych z sypania kopca. Dlatego, że bardzo dużo osób tutaj, tysiącami osoby przyjeżdżały po to, żeby tutaj ten swój wkład w sypanie kopca mieć. Oczywiście mieliśmy także polityków, tutaj Państwo mają prezydenta Mościckiego przy pracy, oczywiście wtedy się jak najbardziej prasa uwieczniła ten moment, kiedy prezydent Mościcki sypał kopiec. Oczywiście także rząd, jak to rząd, zawsze się obija, nie ma żadnych zdjęć z taczkami. Jak widać, proszę Państwa, to wszystko jest uwiecznione na zdjęciach. Przyszli, popatrzyli, pokiwali głowami i poszli, tak? No i proszę Państwa, lepiej było z parlamentarzystami. Parlamentarzyści już są staczkami jak najbardziej, więc przedstawiciele Sejmu i Senatu. Tak. Mamy też zagraniczne W stosunku do rządu. Tak. To są taczki puste. Tak, proszę Państwa, nie tylko i wyłącznie Polacy tutaj na kopiec przybywali. Marszałek Piłsudski cieszył się ogromną atencją także poza granicami Polski, więc w tamtym czasie, gdy przybywała do Krakowa jakaś delegacja zagraniczna, to z reguły była zarówno na kopcu, a po 1935 roku i na kopcu, i w krypcie. Tak? To tu zawsze ta część programu była obowiązkowa. Tak. Dalej pokażemy. Dalej mamy różne inne osoby publiczne. Tutaj Państwu pokazuję wojewodę śląskiego Michała Grażyńskiego, Odo Bujwida, który z urną, z ziemią idzie na kopiec.
mamy całe załogi zakładów pracy, które przyjeżdżały tutaj też z urnami i po to też, żeby popracować. Mamy, proszę Państwa, weteranów, tych, których tak bardzo szanował Józef Piłsudski, czyli weteranów Powstania Styczniowego. Tutaj właśnie ci ludzie sypią popiec i niosą urnę z ziemią z 1863 roku właśnie na kopiec Józefa Piłsudskiego. No i proszę Państwa, stowarzyszenia, związki, no każdy, kto tylko mógł, przyjeżdżał tutaj na kopiec i chciał na tym kopcu swoją cząstkę dołożyć, tak? Były grupy w strojach ludowych, tutaj Państwo mają po lewej stronie z Jaremcza, też taka piękna urna, w taki ludowy dzban. Byli też artyści, byli sportowcy, o tutaj mamy drużynę Wisły Kraków, tak? Więc jak Państwo widzą, każde środowisko, każdy mógł i chciał być tutaj na kopcu. No i byli jeszcze tak zwani wyczynowcy, to jest taka ciekawa kategoria, którą tutaj Państwu chciałam pokazać. Mianowicie to były osoby, które podejmowały się jakiegoś dużego wysiłku, na przykład przejścia gdzieś tam z terenów Kresów Zachodnich z ziemią na piechotę do Krakowa, tak? I rzeczywiście takie pielgrzymki były też uwieczniane, zwłaszcza przez ilustrowanego kuriera codziennego, takich osób, które przeszły te tysiące kilometrów na piechotę właśnie w takim konkretnym celu, uwieczniano na balkonie Pałacu Prasy. No i proszę Państwa, w międzyczasie także ruszyła akcja pobierania ziem. I znowu tutaj prasa nie wyczuła sytuacji, bo mówiła i pisała, że nie, to dopiero jak będziemy otwierać kopiec, to wtedy te ziemie. Nie, proszę Państwa, znowu tutaj poszło wszystko na żywioł. Wszyscy chcieli tą ziemię przywieźć. Zaczęła się wielka akcja pobierania ziem, do tego stopnia, że te ziemie napływały do Krakowa. Tutaj komitet nie miał co z tymi ziemiami zrobić. Częściowo były przechowywane w domu Józefa Piłsudskiego, jeszcze w tych salach nieotwartych, bo to wtedy przecież dopiero zaczynano budowę. I w związku z tym ta cała akcja, która była z ziemiami, też jakby przerosła oczekiwania organizatorów. I ja tutaj Państwu szybciutko chciałam pokazać parę takich pamiątek, które nam po tym zostały. Oczywiście większość tych ziem, które były składane, posiadała swoje certyfikaty, więc to się odbywało, samo pobranie ziemi odbywało się w jakiejś takiej podniosłej atmosferze. Było opisywane, były podpisy osób, które takie ziemie, taką ziemię pobierały. Ziemia była później wsypywana w kopcu, odczytywano takie akty, wsypywano, tak, tutaj w szypujcie legionowej widać wysypywanie takiej ziemi. Było potwierdzenie odbioru, takich pojedynczych małych urn, takie wydawał komitet budowy kopca Piłsudskiego. Niestety bardzo niewiele takich potwierdzeń nam się do dnia dzisiejszego zachowało, ale mamy i oczywiście takimi możemy dzisiaj też dysponować. Ale proszę Państwa, trzeba też pamiętać o tym, że większość osób, które przyjeżdżały tutaj na kopiec, no robiła to bez takiej oprawy wielkiej, tylko po prostu zabierała do woreczka ziemię z własnej miejscowości. Ziemię jest dla siebie bardzo ważną, bo ojcowiznę, tak? I jechało i wysypywali ci ludzie ziemię po prostu przy pracy, nie dostając żadnych dokumentów, żadnych potwierdzeń. To było dla nich po prostu ważne. I tak to robiono. No i proszę Państwa, tych urn, wielka szkoda, że nie zachowało nam się dużo. Ale dzisiaj też w zbiorach, zwłaszcza Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, mamy trochę tych urn. Te urny różnie wyglądały, różnie to były i woreczki, jak tutaj Państwo mają, i głazy czasem były przynoszone, i jakieś urny o takim charakterze, bym powiedziała, artystycznym, czasem ludowym, to wcześniej Państwo widzieliście. Czasem przepięknie wykonane, tak, tutaj mamy te, które się zachowały w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, takie, które znamy z pocztówek, tutaj Państwo mają,
No i też były całe akcje przywożenia ziem z różnych miejsc, między innymi mamy dwa kraje, które z całego swojego terytorium ziemię przywiozły, to są Węgry i Stany Zjednoczone. Tutaj akcja była bardzo taka, bym powiedziała, skorelowana i ze wszystkich ważnych miejsc, nie tylko ważnych dla Polaków, ale ważnych też dla Węgrów i dla Amerykanów, ta ziemia była przywieziona. Tutaj jeszcze pokazuję też karty pocztowe z urnami. I proszę Państwa, oczywiście tych urn było tak dużo, że przed wojną nawet w Odwachu była urządzona wystawa. Najładniejsze z tych urn pokazano wtedy na tej wystawie. No ogromna szkoda, że po wojnie to wszystko niestety w większości poszło na złom i na śmietnik. No taką mamy historię, niestety przykro, przykro, ale tak to jest. No tutaj jeszcze chciałam pokazać takie zestawienia, gdzie mamy do czynienia z fotografią archiwalną, fotografią starą, gdzie jest niesiona ta urna właśnie na kopiec Józefa Piłsudskiego i obok eksponat z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Dwa nam takie sytuacje mamy, kiedy mamy i urnę, i fotografie. To samo macie Państwo tutaj z tą ziemią właśnie z powstania styczniowego. No i proszę Państwa, jak już te prace jakby dochodziły do końca, już można było powiedzieć, że kopiec powoli zaczyna być kompletny i będzie go można zaraz odsłaniać, to zaczęto myśleć o otoczeniu kopca. Ogłoszono konkurs na to otoczenie kopca, tak żeby właśnie wykorzystać jeszcze tą przestrzeń, która wokół kopca jest, żeby to było założenie takie ogrodowo-parkowe, ale też z takimi elementami historycznymi, muzealnymi, tak? I takie właśnie konkursy były ogłaszane. Konkurs wygrała Alina Szolcówna i Karol Wood, dobrze, tutaj coś mi jakaś luka w pamięci, nieważne. W każdym bądź razie, no proszę Państwa, no niestety, zostały nam tylko i wyłącznie modele i plany techniczne tego otoczenia kopca. No niestety, nie wykonano tego. Dlaczego nie wykonano? No proszę Państwa, proszę pamiętać, że kończyliśmy sypać kopiec w 1937 roku. No i tutaj wydaje się, że bardziej zaczynała umysły zabierać wojna i przygotowanie do niej, niż upamiętnianie naszej historii. Tak, to było ważniejsze. I pieniądze, i jakby uwaga została zwrócona w tym kierunku, w związku z tym no niestety to otoczenie nie zostało wykonane. Ale zostały nam po tej akcji sypania, proszę Państwa, przepiękne odznaki, przepiękne karty pocztowe na pamiątka budowy kopca, którą tutaj dostawało, tak jak już się usypało, te małe taczuszki, o których Państwu mówiłam, małe łopatki, tak, to wszystko są pamiątki, które nam zostały w zbiorach prywatnych, zwłaszcza po posypaniu kopca. No i proszę Państwa, zostały nam tysiące zdjęć, naprawdę tysiące, to rzadko się zdarza, żebyśmy mieli taką ilość zdjęć, dlatego że pod kopcem działało kilka agencji fotograficznych, które uwieczniały te osoby, które chciały i przyjeżdżały tutaj, to dlatego między innymi nie w zbiorach archiwalnych, nie w zbiorach muzeów czy archiwów, tylko w zbiorach prywatnych. Ludzie po prostu mają w swoich albumach rodzinnych zdjęcia z sypania kopca. I tych zdjęć jest naprawdę na tysiące i to jest rzeczywiście bardzo dobra rzecz. No i proszę Państwa, pod kopcem jeszcze mieliśmy taki piękny budyneczek mały, to nie jest ten pawilon, w którym jesteśmy, tylko była po prostu agencja pocztowa, w związku z tym też te karty pocztowe, które tutaj Państwu pokazywałam, czy z urnami, czy z samym kopcem, były rozsyłane na całą Polskę ze stemplami tutaj z tej agencji pocztowej i ze stemplami Komitetu Budowy Kopca, stąd też mamy bardzo dużo tych fotografii, nam się zachowało. No i proszę Państwa, to zdjęcie, które dzisiaj mam nadzieję, że ci, którzy mają aparat, wykonają podobne.
tak, żebyśmy mogli pokazać takie zdjęcie po 80 latach, czyli 9 lipca 37 rok. Nie było, proszę Państwa, jakiejś szczególnej uroczystości, w której czczono zakończenie sypania kopca, bo jeszcze wedle ówczesnych władz on nie był skończony, jeszcze miało być to otoczenie, tak? Wtedy planowano, po zrobieniu otoczenia, planowano wielkie, wielkie otwarcie. Tutaj 9 lipca 1937 roku rzeczywiście skończono sypać sam kopiec i pożegnano w bardzo elegancki sposób ekipę, która tą ekipę zatrudnioną, która tutaj przy kopcu pracowała. Pani Bona, więc... ale takie zdjęcie to może na zewnątrz byśmy sobie zrobili, tego typu, bo tu się nie zmieścimy. No prawda? Coś musimy tutaj, musimy tak, pomyśleć, musimy, jak tak, musimy zrobić. Coś tutaj zrobić, żeby powiedzieć, że po 80 latach wyglądało to tak, prawda? No, tak, to dla historyków i dla archiwistów zdecydowanie tak, proszę Państwa. No i jeszcze na koniec, proszę Państwa, zdjęcie lotnicze, mniej więcej z okresu okupacji, jak ten kopiec wyglądał. Kopiec był już skończony przepięknie. Natomiast dookoła niego no po prostu jeszcze dalej był plac, rozgrzebany plac budowy i to tutaj na tych zdjęciach jak najbardziej widać. I jeszcze jedna rzecz, która też zostaje do odkrycia, mam nadzieję, że mi się to uda kiedyś zrobić, to proszę Państwa, telewizja amerykańska była i kręciła filmy związane z sypaniem kopca. Teraz dla archiwistów wyzwanie, żeby ten film znaleźć z 1936 roku, jak to wyglądało, kopca nie ma jeszcze całego, jak wyglądało to budowanie kopca, jak wyglądało zabezpieczanie stoków, jak ludzie z taczkami. Jak ludzie, o proszę popatrzeć, to są kulisy techniczne, tak jak to wszystko wyglądało, tak? Ubijanie stoków, zabezpieczanie, wcześniej te faszyny, które, o proszę popatrzeć, tutaj to wszystko zabezpieczone, tak? Film jest taki, tak, pokazuje, tak, i że tutaj właśnie podjeżdżają staczkami, wysypują, a tam ekipa już ta zasadnicza dba o to, żeby to wszystko było tak jak trzeba, żeby było zabezpieczone, żeby wysypać w dobrym miejscu, tak? No. Film jest króciutki. O, tutaj Państwo mają właśnie pokazane, jak są zabezpieczane stoki kopca, jak są wbijane te... Fantastyczne. Tak, pięknie, tak. Proszę popatrzeć. Tu jest ubijanie, tu jesteśmy już na samym szczycie, tak? Widać kopiec Kościuszki, tak jest, zdecydowanie. O, i tutaj widać, że zapał był ogromny w narodzie. Bardzo trudno, proszę Państwa, się jeździło tymi taczkami, bo to przecież trzeba było i do góry, i jeszcze była taka właśnie, widzą Państwo tutaj, taka deseczka położona po tej deseczce, jadą tymi taczkami, tak jak się zjechało z tej deseczki, to naprawdę było nieciekawie, to w pamiętnikach mamy poopisywane. Bardzo trudno było, zwłaszcza w tym ostatnim, ten ostatni, najwyższą część wysypano z tymi taczkami na samą górę wyjechać. Tu już widać, że tutaj, jak Państwo widzą, wcześniej i dzieci były, i kobiety były, a tutaj już mamy zdecydowanie męską obsadę. Widać, że jednak na mięśnie nie mamy się co licytować. Tyle. Bardzo Państwu dziękuję. W tej chwili. Natomiast chciałem jeszcze Państwu przekazać dwa komunikaty. Pan prezydent miasta Krakowa, Piotr Jacek Majchrowski, prosił bardzo Państwa serdecznie pozdrowić. Bardzo chciał być z nami dzisiaj, ale obowiązki inne go od tego odwiodły, ale powiedział, że on doskonale wie, rozumie i kiedyś tutaj się zjawi. Natomiast dostałem też bardzo sympatyczny, krótki list, który pozwolę sobie przeczytać.
na moje ręce. Szanowny Panie Przewodniczący, pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie na uroczystość z okazji 80. rocznicy zakończenia sypania kopca Józefa Piłsudskiego na Sowińcu i poinformować, że niestety nie będę mógł na nią przybyć, gdyż podjąłem wcześniej inne zobowiązania. Kopiec Piłsudskiego to pomnik polskiej niepodległości, a jego historia jest nierozerwalnie związana z dziejami naszej ojczyzny. Na ręce Pana Przewodniczącego składam wyrazy wdzięczności za wszelkie podjęte działania, które pozwoliły zachować ten pomnik dla potomnych. Ważna i chwalebna służba Komitetu jest trwaniem na straży wartości związanych z imieniem Marszałka Józefa Piłsudskiego, za co również serca dziękuję. Życzę Panu Przewodniczącemu i wszystkim uczestnikom udanych rocznicowych obchodów. Podpisany pełniący obowiązki szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, znany nam dobrze jako wieloletni komendant marszu. Ale ktoś musi też fotografom zrobić zdjęcie, prawda? Bardzo prosimy. Jest na tyle miejsca, że można nawet niżej ustawić. Można troszkę w prawo. O. Jeszcze nie, czekamy. Powolutku. Porucznik. Szacun, porucznik. Trochę młodszy, ale niewiele, ale to przyjaciel ostatniego żołnierza zabitego przez służby bezpieczeństwa. Lalusia! Lalusia, podkreślam, Lalusia, nie Lalka. Pan Wacław zawsze to mocno podkreśla. Współodnowiciel krypty. I współodnowiciel krypty Józefa Piłsudskiego na Wawelu razem z panem pułkownikiem Józefem Hercogiem. I na kopcu też byli razem. I na kopcu oczywiście, jeden z inicjatorów odnawiania kopca. Na kopcu przed odnową. Tak jest. Są panie, które są związane z nami. Jest córka pana Józefa Ostafina. Jadwiga Martyna. Drugiego zarządu głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Jest pani Jakimek, sybiraczka. Więzień polityczny. Polityczny, tak jest. A więc, Lewowianka, moja, przez męża. Tak jest. A więc jesteśmy w bardzo zacnym gronie. Jest z nami pan radny miejski. Krzysztof Dyrek, jest z nami wielu tutaj naszych przyjaciół, członków komitetu i bardzo się cieszę, że mogliśmy w ten pogodny na szczęście dzień spotkać się tutaj, oddać hołd polskiej mogile mogi. Flaga pięknie pobiela, biało-czerwona, nowa i odnowiony krzyż. Odnowiony krzyż dzięki panu obecnemu tutaj Janowi Brudowi. Tak. I proszę państwa, zanim wrócimy do pawilonu, aby... I odnowiony kopiec dzięki Radzie Miasta Krakowa, która sypnęła pieniędzmi na wniosek pana Krzysztofa Durka. Sami winni. Tutaj 4 sierpnia na uroczystości sypania ziem kopca Piłsudskiego przed dzień wymarszu kolejnego marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Natomiast za rok tu odbędą się jedne z centralnych uroczystości stulecia odzyskania niepodległości 5 sierpnia. Jak zwykle msza święta na Wawelu, potem przejście pod kopiec z udziałem pana prezydenta Rzeczypospolitej. To proszę ciebie w rękę go pocałować. No i co? Niezłe widoki, nie? Musimy zanim stać, jak będziecie podróżować. Ja nie mówiłam, że mam pewne jakieś spotkanie, ale raczej, jeżeli by ci jeszcze powiedzieć. Jesteśmy na wysokiej górze. Marszałka, witamy. Komitet powitalny.